Dzień dobry Państwu. Tak, ja bardzo się stresuję, jak mam występować. Tutaj pozdrowienia od Kolina już Państwo widzieli, więc pozwolę sobie przejść do następnego slajdu. O, dziękuję. No i właśnie jak tak się przygotowywałam, to starałam się stworzyć ładną prezentację i natknęłam się na taki cytat. Przeczytam go Państwu, pozwólcie. Zwiększenie efektywności prezentacji realizowanej w programie PowerPoint, tak aby lepiej służyła obranym celom, polega przede wszystkim na przestrzeganiu kilku kluczowych zasad. Zasady te pozwalają na zwiększenie dynamiczności procesu prezentacji oraz uatrakcyjnienie przekazu. Uwzględnić należy takie elementy transferu informacji, jak intensywność i rodzaj zabarwienia slajdów, ilość znaków graficznych umieszczonych na slajdzie, rodzaj opisów tabel, liczb, wykresów i współrzędnych, a także rodzaj wizualizacji, przepraszam, już zaczyna mi się mózg wyłączać, wizualnych relacji elementów względem siebie na pojedynczym slajdzie. Przede wszystkim należy respektować psychologiczną konieczność związaną ze skutecznym zapamiętywaniem maksymalnie 5 elementów znaczeniowych oraz 3 barw, pamiętając o zasadzie kontrastu symultanicznego. Funkcja kontrastu symultanicznego, jak wiadomo, wyzwala u odbiorcy wzmocnienie tła przy jednoczesnym nasileniu barwy pierwszego planu, działając najsilniej w zestawieniu barw takich jak błękit, oranż oraz zieleń, czerwień, a także żółcień, fiolet. Czujecie Państwo, prawda, jak to działa? To się nazywa w psychologii nominalizacja. Znaczy mamy, jeżeli coś było najpierw czasownikiem i oznaczało jakieś żywe robienie czegoś, a potem robimy sobie z tego abstrakcję, czyli rzeczownik, to właśnie tak to się kończy. No dobrze, to teraz inaczej. Tak naprawdę jest to cytat z książki Coaching i Mentoring w praktyce i polega zadanie na zamianie tego tekstu na tekst przyswajalny przez mózg. A propos tego, co mówiła pani doktor, że wiele od nas zależy. Jedną z takich rzeczy jest język, którym mówimy. Proszę zobaczyć. Kiedy patrzysz na prezentowane slajdy, pomyśl, co możesz zrobić, żeby trafiły do odbiorców. Wyobraź sobie, jakie powinny być, żeby przemówiły do ciebie. Jest kilka zasad, które warto poznać. Pierwsza z nich dotyczy kolorów, czyli tego, jakich barw użyjesz. Gdy zobaczysz niebieskie tło, a na nim umieszczoną pomarańczę, wówczas oba kolory zdają się krzyczeć swoją intensywnością. Podobnie będzie z soczysto-zielonym obrusem i pomidorem, który na nim leży. Równie mocny efekt wywoła cytryna na tle fioletowej ściany. Zjawisko to nazywa się kontrastem symultanicznym, czy jednoczesnym. A teraz pomyśl o chlebie i o kiełbasie wiejskiej. Stosując kolory podobne do siebie, jak brązowy i beżowy, możesz złagodzić ten efekt. Pamiętaj jednak, że więcej niż 3 kolory na jednym slajdzie mogą wywołać u odbiorcy zgrzyt lub mgłę przed oczami. I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jedną z rzeczy, które możemy robić, to używać czegoś, co znamy nawet przecież w metodyce, jako język celów ucznia, tak? I to jest ćwiczenie, które trochę nam pokazuje, ale chciałam jeszcze o tym powiedzieć za chwilkę. Proszę Państwa, dużo było w wspaniałym wykładzie pani doktor Żmińskiej na temat tego, jak mózg się uczy i dlaczego to działa. Dlaczego jest tak, że mieliście takie odczucie, że ten drugi tekst jednak był inny i innej jakości, prawda? Dlaczego to działa? Ja już nie chcę powtarzać, bo nawet trochę się boję, ale pozwoliłam sobie wypisać kilka cytatów z książki, tak? Jak to wygląda w skrócie? Po prostu zachwyt, emocje, radosne oczekiwanie. Emocje niekoniecznie takie pozytywne, tak jak w przykładzie związanym z katastrofą smoleńską, tak? Ale prowadzą do uaktywnienia mózgu poprzez wyrzut, tak? Neurotransmiterów, takich jak dopamina, noradrenalina i tak dalej. Ale też cytat właśnie z książki pani doktor, którą polecam, bo czytałam naprawdę z zapartym tchem. Uśmiech i dobre słowo mają wielką moc sprawczą. Działają na mózg jak każda inna nagroda, prowadząc do uwalniania dopaminy. Kolejny element jest związany z tym, co też wiemy, prawda? Że im bardziej uczenie jest bliskie życiu, realnemu doświadczaniu, w tym większej ilości miejsc informacja zapisuje się w mózgu, tak? Tak jak jeżeli wkładamy rękę do wody, ja tą wodę widzę, mam czucie też przez skórę, to informacje zapisywane są w kilku różnych miejscach mózgu. Suchy przekaz, czyli przekaz abstrakcyjny, niestety, jeśli w ogóle ta informacja się zapisze, to nie w kilku różnych miejscach mózgu. I teraz, jeżeli pracuje się na przykład z osobami po stresie półrazowym, tak, to jedną z funkcji terapeuty jest to, żeby spróbować traumatyczne wydarzenie najpierw jakby zintegrować, czyli z powrotem jakby
połączyć informacje czuciowe, słuchowe, wzrokowe itd., po to, żeby mózg mógł je dopiero dalej przepracować. Czyli jeżeli my uczymy właśnie w taki sposób praktyczny, sposób wynikający z tego, że dzieciaki doświadczają czegoś, to taki efekt osiągamy. Też już była mowa właśnie o pobudzającej części układu środkowatego detektorze nowości. I oczywiście hipokamp, stres, a hipokamp, czyli to, że w stresie kortyzol, dobrze mówię, kortyzol pustoszy po prostu mózg i to uczenie staje się niemożliwe. Czyli na obrazkach, jeśli coś jest nowe, intrygujące, ciekawe, przyjazne i z przykładami, to prowadzi do wzbudzenia takiego stanu, w którym neurotransmitery są wyrzucane, transfer informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej jest szybszy, łatwiejszy i bardziej skuteczny i efektem oczywiście będzie wzrost motywacji i polepszenie wyników. No ale przecież, tak? Ja też jestem nauczycielem. Przecież, proszę Państwa, mamy w klasie po 30 uczniów. Jeżeli rozluźnię dyscyplinę, to nie zrealizuję materiału, a przecież z tego będę rozliczana na jakimś etapie, tak? Niektórzy z moich uczniów są naprawdę trudni, tak? Bywa i tak. Takie myśli przychodzą, mi czasami przychodzą do głowy. Czasami mi się wydaje, że Boże, no trudno jest zmotywować, tak? Że to nie jest takie proste, żeby zmotywować dzisiejszą młodzież. Chociaż, tak jak pani doktor pisze w książce za Manfredem Spitzerem, nie można budować motywacji, tylko można jej nie psuć. Ale spójrzmy, proszę Państwa, na to z ich perspektywy. Gdybym powiedziała, że istnieje taka instytucja, w której jest sformalizowana struktura, w której jest konieczność podporządkowania się, w której nie można mówić i chodzić bez pozwolenia, gdzie bardzo często zasady ubioru są narzucone, gdzie za brak podporządkowania są kary i przede wszystkim, gdzie występuje kompletny brak autonomii jednostki, to jaka instytucja przychodzi Państwu do głowy? Wojsko, tak? Albo wręcz więzienie. A jest to cytat, jest taki slajd w ogóle w internecie, szkoła, więzienie, tak? I właśnie takie są oni punkty. Z ich perspektywy to po prostu wygląda inaczej niż z naszej, bo my już w tej szkole, nasze doświadczenie bycia w szkole jest inne po prostu niż doświadczenie uczniów. I teraz to jest jeden z slajdów, który jest mi bardzo, znaczy to jest jakby no, profil, czy przykład jest mi bliski. Jeden z tych profili, to są wielorakie inteligencje. Czasami się śmieję, że to jest coś takiego, co wszyscy widzieli, tak jak z premią jest. Wszyscy widzieli, nikt nie widział w praktyce. Tak? Jeden z tych profilów, proszę Państwa, jest profilem należącym do pani menedżer warszawskiej korporacji, którą uczyłam angielskiego. A drugi profil należy do ucznia, który doświadczał, tam był 16 lat miał wtedy, doświadczał olbrzymich problemów w szkole. I teraz uwaga, nie wiem, czy tu widać do końca. W profilu po lewej mamy wysoki poziom inteligencji muzycznej, interpersonalnej, kinestetycznej, niski poziom przyrodniczej, intrapersonalnej, matematycznej i wzrokowej, znaczy wzrokowej jest średni i językowej, tak? Osoba po prawej ma trochę odwrotnie. Muzyczna też jest wysoka, ale słowna jest wysoka, wzrokowa jest wysoka, matematyczna, intrapersonalna, czyli jest to introwertyk, taki bardziej cichy i bardziej skupiony na sobie. Przyrodnicza i fizyczne są takie średnio niskie, tak? Pytanie jest takie, proszę Państwa, która z tych osób to jest ten mój uczeń, który miał trudności w szkole? Prawa, tak? I teraz zobaczcie, pan prezes Pytkowski ma olbrzymią inteligencję interpersonalną. Potrafi doskonale wpływać na ludzi. Mój uczeń po prawej też miał doskonałą inteligencję interpersonalną, też doskonale potrafił wpływać na ludzi. Tylko co różniło te dwie osoby? Pozycja, tak? Czyli jakby ten widak, on zresztą został takim tak zwanym kibolem został po prostu w którymś momencie, no nie czuł się w tej szkole dobrze, tak? On miał wpływ na ludzi, miał wysoką inteligencję interpersonalną, natomiast ten wpływ był wykorzystywany w sposób średnio konstruktywny, bo po prostu nie mógł się inaczej wykazać, tak? Więc zadajmy sobie pytanie, skoro to z perspektywy dzieciaków wygląda inaczej troszeczkę niż z naszej perspektywy, to warto sobie zadać takie właśnie konstruktywne pytanie, co za tym możemy zrobić? Nie wiem, czy znacie Państwo historię o misiu
I w ogóle jak wymyślono Polar? Otóż znaleziono kiedyś misia, który był martwy. Niestety. Poza tym, ten miś tutaj to jest miś, który żyje sobie w Singapurze w zoo i nie jest martwy. Natomiast tamten niestety był i patrzono na niego i się okazało, że ten miś był zielony. I się zaczęli zastanawiać, mój Boże, jedny miś, ale ciekawe, dlaczego on jest w ogóle zielony. Słucham? Może z Marsa. No ale zaczęli tam myśleć, wzięli futro tego misia, no bo futro było zielone, wrzucili pod mikroskop i się okazało, że w środku każdego włosa ten miś ma mech, czy tam porosty. Dlaczego, jak te porosty mogły się dostać do środka? Drogą lądowo-powietrzną. Tak, ale problem polegał na tym, że skoro się dostały, to znaczy, że we włosie musiał być dziurka! Była dziurka, tak. A normalny miś wcale nie ma dziurki, tylko ma, normalnie ma taki pęcherzyk powietrza w środku, tak? Który powoduje, że izoluje go to od zimna albo ciepła, zależy. Prawda? I tak oto wymyślono Polar. Polar ma po prostu kieszonki powietrza, które powodują, że jest izolacja termiczna, tak? Tutaj pani doktor mówiła, że od znaków zapytania, więc nawet mam tutaj znak zapytania. Inna historia. Kiedy NASA chciała wystrzelić tam kolejny pojazd w kosmos, to wpadli w panikę, bo ci naukowcy, którzy tam mieli sobie siedzieć w tym pojeździe, no musieli czymś pisać, bo oni tam dużo piszą, nie? Jak robią te badania swoje. No i się okazało, że jest pewien problem, dlatego że, proszę Państwa, jak trzymamy długopis, to co się dzieje z tuszem? Jest ciągnięty w dół. No to co, jak napisać coś w kosmosie, gdzie nie ma grawitacji, tak? W stanie i masz kość. No i jak już wydali dużo pieniędzy na badania, to w końcu z bezradności, zna Pan, wzięli ołówek, dokładnie. Rozpisano wielki projekt, wymyślono dużo, znaczy wydano dużo pieniędzy i w końcu jakiś uczeń tam gimnazjum napisał to, weźcie ołówek. No i wzięli, tak? Dlaczego ja o tym mówię? To są potencjalne rozpoczęcia lekcji, tak? Coś, co mam wrażenie, że po prostu nas porusza wewnętrznie. My to czujemy tutaj, tak? Jeśli coś jest ciekawe. No właśnie, wzięli ołówek. I to jest jeszcze też fajny przykład. Proszę Państwa, była taka konferencja programu EduScience, z którym też Instytut Nowoczesnej Edukacji ma wiele wspólnego, przepraszam. I był konkurs na najlepszy scenariusz. I wygrała go pani Anna Rzepa z gimnazjum nr 1 w Lęborku, która jest nauczycielką chemii. Lekcja zaczęła się od tego, że uczniowie dostali wydruk z takiej gazety, można taką gazetę sobie w internecie zrobić w tej chwili, i generalnie dostali artykuł, kto próbował zamordować wuja Romana. No i oczywiście czytają, tam się okazuje, że ta rodzina to taka szemrana trochę, tam jakaś taka śmietanka, ale taka, wiecie, tam jakiś krewny w długach, babcia Weronika, 97 lat, duży spadek, no i zimnym trafem wujek Roman wypadł z balkonu. No i potem oczywiście dostają tą rodzinkę i tam następuje burza mózgu, kto tego wujka wypchnął. Po czym na końcu, proszę Państwa, już tam jak przebrnął przez to wszystko, to się okazuje, że po prostu barierka była zardzewiała. W związku z czym realizuje się tak, znaczy prowadziło to do lekcji, czym jest rdza wobec tego, tak? Ten scenariusz zresztą, no bo wybrał właśnie w konkursie. Co jeszcze możemy robić? To jest ten właśnie to też, o czym pani mówiła, że początek lekcji, prawda? Też Colin Rose często mówi o tym. To jest z kolei zdjęcie ze szkoły w Norwegii, w której miałam przyjemność być. I ja bym nazwała, co my możemy zrobić? Możemy, nie rozwiążemy pewnych problemów, tak? Takich jak liczebność klasy czy ograniczony czas, ale na pewno możemy wspierać proaktywność naszych uczniów, czyli taką postawę nastawioną na rozwiązywanie problemów. I teraz jak robią to w jednej ze szkół w Norwegii, w Bergen dokładnie? To są zdjęcia uczniów tam w wieku gimnazjalnym i oni mieli taki raz w miesiącu, mają taką, jest taka zasada, że przychodzą sobie do pracowni i otwierają komputery, a w komputerach mają swój indywidualny plan uczenia, individual learning plan to się nazywa, tak? I teraz oni sami wyznaczają sobie kompetencje, nad którymi będą pracować w danym roku szkolnym czy semestrze, po czym raz w miesiącu siadają do tych dokumentów i po prostu sobie decydują, czy ja tutaj się poprawiłam w tej kompetencji, a może nie. Kolejne kolumny dotyczą tego, co mogę zrobić, żeby zrobić to lepiej. Jest też taka kolumna, ponieważ to jest na platformie, więc nauczyciel też może coś zasugerować, może włączyć i powiedzieć, no dobrze,
to zrób to i to. Przykładem było to, że dziewczynka chciała pisać lepsze teksty, bardziej ciekawe i zmyśliła sobie, że może nauczy się stosowania dialogu. Sama wpadła na taki pomysł. I generalnie ona tam pisała, że no w tym celu tu już się zaznajomiłam z tymi zasadami tworzenia dialogu i dopiero na sam koniec nauczyciel jakby dawał jej informację zwrotną, czy podsumował pomysły. I tak to działa. I oczywiście my tak, wiecie, przyjechaliśmy tam i tak trochę pytamy, no dobrze, no i co, oni tak sobie sami te cele ustalają? Naprawdę? I oni odpowiedzieli nam tak, to nie zawsze tak było. Myśmy pracowali na to kilka semestrów. Na początku, jak daliśmy im taki plan indywidualnego rozwoju, to działo się tak, że oni trochę się wygłupiali, tak? Pisali sobie w, na przykład cel, dobrze, będę przynosił tornister do szkoły, tak? Albo wyłączę komórkę. Ale kluczem było to, że nie następowała żadna reakcja ze strony nauczycieli, to znaczy nikt ich nie pchał na siłę. Nie dali się nauczyciele wciągnąć w taką pułapkę zewnętrznego sterowania. Nie, masz teraz poprawić ten cel i zrobić to inaczej. Zostawili ich z tym. I w miarę trwania tego no, jak to nazwać, projektu, tak? Okazywało się, że dzieciaki zaczynały same korzystać właśnie z tej możliwości i zaczęły traktować całkowicie serio. W tym momencie szkoła ma wypracowaną po prostu taką kulturę, gdzie wszyscy wiedzą, że tak jest i nikt tego jakoś tam specjalnie nie kwestionuje. A dodam, że dzieciaki były naprawdę sympatyczne, otwarte, fantastyczne. Tak więc proaktywność, tak? Wspieranie proaktywności i takiej odpowiedzialności za siebie. Dobrym przykładem też, jeżeli mamy taką możliwość, warto przyjrzeć się takiemu zjawisku jak gamifikacja, tak? I wykorzystanie tych samych zasad w edukacji. Na ten temat są osobne szkolenia, ale generalnie gamifikacja polega na umiejętnym wykorzystywaniu tak zwanych 3F. Czyli kiedy my jako nauczyciele chcemy wesprzeć uczenie się przyjazne mózgowi, na przykład poprzez to, że tak jak mówiła pani doktor, że uczenie się jest czymś takim zjawiskiem społecznym, tak? To warto pamiętać, że są takie trzy ważne komponenty. Jest to feedback, czyli informacja zwrotna, bezpośrednia informacja zwrotna, friends, czyli przyjaciele i fun, czyli zabawa. I myślę, że te trzy hasła dobrze jakby podsumowują, czym jest tak naprawdę uczenie się przyjazne mózgowi. To jest slajd, który pochodzi z też bardzo ciekawego programu, właśnie autorstwa Colina Rose. Można, ja potem podam adres strony, można sobie też tam poczytać na ten temat. Proszę Państwa, technika nazywa się najmniejsza ilość informacji, która wystarczy. Pochodzi z bloga pana Dana Mayera, który jest w Ameryce nauczycielem właśnie przyrody. I on generalnie taki trochę był sfrustrowany w tym momencie, że on taki mówi, a oni jakoś nie słuchają, nie są zachwyceni. I zmienił taktykę. I przed pewnego dnia postawił przed uczniami swojej klasy takie oto akwarium, wąż gumowy i powiedział tak, no dobrze, ile czasu potrwa napełnienie tego akwarium wodą? Tak ich zostawił z tym pytaniem. Jak sądzicie, jakie były reakcje? Znaczy pierwsza reakcja to w ogóle było, wytrzeszczyły im się oczy, patrzą na niego, tak mówią, ale mają profesorek, pan żartuje chyba, tak? I tak dalej. Ale generalnie do czego doprowadził? Zaczęło być, no dobrze, no a to co musicie wiedzieć, żeby rozwiązać to zadanie? No musimy wiedzieć, jakie wymiary ma akwarium. No musimy wiedzieć, jaką średnicę ma gumowy wąż, tak? No musimy wiedzieć, jakie jest ciśnienie wody i tak dalej. Sztuka jakby polegała na tym, że pytania wychodziły od nich, prawda? Od nich. Druga też taka, też moja znajoma, która też była akurat nauczycielem właśnie chyba przyrody generalnie, stosowała też drugą technikę. Zasypywała uczniów informacjami, czyli powiedzmy zadanie było oblicz, prawda, objętość, nie wiem, grania stosłupa, to akurat z matematyki, no i ona na przykład mówiła tak, no to teraz zapiszcie, wysokość grania stosłupa 12 cm, szerokość podstawy 5 cm, kolor ścianek zielony, sedynowy, materiał, z którego wykonana jest ścianka, tam polipropylen i tak dalej. I w którymś momencie, wiecie, dzieciaki znowu siedzą, piszą i w którymś momencie następuje tak zwany orient, tak? Czyli, ale zaraz, panie profesor, ale po co my to wszystko piszemy? Mówi, no ja właśnie nie wiem, po co wy to piszecie, tak? Zastanówcie się, które z tych danych są wam potrzebne. Istnieją, chodzi mi o to, że istnieją czasami konkretne pomysły, konkretne techniki, w jaki sposób możemy realizować taką ideę uczenia się przyjaznego dla mózgu.
Jeszcze, proszę Państwa, anegdota na koniec. Już prawie koniec, tak. Otóż kiedyś miałam okazję rozmawiać z człowiekiem, który studiował na Oxfordzie. Jak się dowiedziałam, że studiował na Oxfordzie, no to oczywiście mówię: Panie Osborne, jak to jest studiować na Oxfordzie? Jakich technik wy tam używacie? Czy macie tablice interaktywne? Jak to wszystko wygląda? On tak popatrzył, to było co prawda jakiś czas temu, więc Oxford mógł jeszcze nie mieć. Nie wiem, czy ma w tej chwili. Ale on powiedział tak: słuchaj, to jest bardzo proste. Co robią na Oxfordzie? Otóż zatrudniają po prostu specjalistę wysokiej klasy, na przykład od tam, nie wiem, poezji południowo-koreańskiej, tak? I ten specjalista jakby prowadzi swoje zajęcia, po czym mówi: no dobrze, kochani, to teraz waszym zadaniem jest napisać na ten temat esej. No to wszyscy studenci oczywiście biegną do, nie do biblioteki, tylko do internetu, wstukują temat w Google, robią generalnie kopiuj, wklej, parę zmian i na następnych zajęciach przynoszą esej. Co robi pan profesor? Mówi: no dobrze, panie Osborne, to proszę teraz wstać, odczytać na głos swój esej. No i on mówi: no i wstałem, i czytam. Im bardziej czytam, tym bardziej nie chcę tego czytać. Oczywiście profesor mówi: proszę kontynuować, panie Osborne, tak? No to pan Osborne czyta dalej ten swój esej. Dobrze, panie Osborne, proszę teraz powiedzieć, kto napisał tenże esej. No to pan Osborne z rumieńcem wstydu na twarzy mówi: no, John Osborne, tak? Na co profesor mówi: no dobrze, a nie sądził pan za jakby ważne, żeby dodać tutaj być może jeszcze takie nazwisko, może o takim zjawisku jeszcze napisać? Pan Osborne: tak, jak najbardziej, właśnie myślałem i tak dalej. Co robi pan Osborne dalej? Biegnie do internetu, tak, szuka dodatkowych informacji, biegnie do biblioteki, na następne zajęcia przychodzi z porządnie napisanym esejem. Czyli dla mnie przynajmniej z tej anegdoty, którą opowiedział mi ten człowiek, wynikało to, że ci studenci są dokładnie tacy sami jak nasi uczniowie. To nie są jacyś geniusze, którzy wszystko robią idealnie, czy są na starcie już jacyś, nie wiem, bardziej utalentowani. Natomiast ta metoda, która jest znowu wzbudzeniem proaktywności i wzięcia odpowiedzialności za siebie, choćby w taki prosty sposób, po prostu działa i w rezultacie oni zwykle mają studiować 5 lat, ale zwykle studiują 3,5 roku i właściwie przez ostatnie 3 semestry robią już co chcą, bo jakby jest wiadomo, że osiągnęli bardzo wysoki poziom, tak, edukacji uniwersyteckiej. Proszę Państwa, na samym początku pan dyrektor tutaj mówił o tym, że Colin Rhodes jest z nami myślami, nie mógł dzisiaj być fizycznie, ale w swoim filmie takim z pozdrowieniami spod Londynu wspomniał o strategiach uczenia. I teraz to jest to, co wiemy dzisiaj z badań, które między innymi prowadził profesor Hetty, taki naukowiec na Uniwersytecie w Melbourne, że są techniki, które działają lepiej niż inne. To jest slajd, ja tylko może pokrótce przeczytam, bo nie wiem, czy widać. Na pierwszym miejscu jest umiejętność rzetelnej samooceny, bezpośrednia informacja zwrotna, nauczanie rówieśnicze, relacja nauczyciel-uczeń, trening efektywnego myślenia i uczenia się, powtórzenia rozrzucone w czasie, to są takie strategie pamięciowe, proste w zastosowaniu, ale okazuje się w potężnych badaniach, że są bardzo skuteczne. Ocena rówieśnicza, motywacja, uczenie się w grupie rówieśniczej, stosowanie organizatorów wizualnych, ponieważ pamięć wzrokowa człowieka jest najsilniejszym rodzajem pamięci i ponieważ umiejętność mówienia pojawiła się stosunkowo niedawno, to ludzie mają bardzo silną pamięć wzrokową, niezależnie od dominującej modalności. Stawianie ambitnych celów, czyli problemów badawczych i osiąganie mistrzostwa oraz informowanie o tym, jak będzie, co będzie się działo w danym dziale, zanim zacznie się realizować temat. Nie będę omawiać w szczegółach, bo nie mam czasu na to, ale zachęcam Państwa, proszę wejść na stronę Akademia Cyfrowej Szkoły, to jest slajd dostępny dla wszystkich, można sobie popatrzeć. Naprawdę są to fascynujące dane i bardzo praktyczne pomysły, jak realizować tą ideę uczenia przyjaznego mózgowi w szkole, w naszej codziennej pracy. Także ja bardzo dziękuję za uwagę.